Postanowiliśmy zrobić coś podobnego. I uruchomiliśmy infolinię wsparcia dwa dni temu wsparcia lekkostronniczych przed atakami reżimowych konkurencji, takich jak na przykład Podsiadło Kotarski Podcast. I chcielibyśmy Państwu przedstawić kilka przykładowych telefonów, ponieważ jak się okazuje, telefon się urywa. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to infolinia wsparcia lekkostronniczych? Tak, 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 dobrze się pan dodzwonił. Jezu, jak ja się bardzo cieszę, wy jesteście najlepszym programem. Wiemy, tak, tak. Jezus, wy nie możecie zniknąć, nie dajcie się zabić, nie dajcie się wyrzucić tym innym podcastom z rynku. Ja nie wyobrażam sobie życia bez lekkostronniczych, tylko wy, tylko wy. Ten drugi, mniej śmieszny, mniej ale... Który drugi? Który jest drugi? Ja nie wiem, on się tak nazywa, głupio. Paciorek? Może, może, ale nie dajcie się wygryźć innym mediom, tylko polskie media lekkostronnicze. A proszę mi powiedzieć, tak. Markowicz to jest polskie nazwisko? To jest takie słowiańskie ogólnie. Halo? Polskie? Znaczy on urodził się na Ukrainie. O, coś dzwoni. Halo, infolinia wsparcia lekkostronniczych. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, to jest infolinia wsparcia lekkostronniczych. Tak, tak, tak. Ja chciałem wyrazić swoją... Ja widziałem na YouTubie taki program, tak? On się nazywa... jak to on się nazywał? Werdenga? Nie, inaczej. Podsiadło Koterski Podcast. To nie znam, proszę pana. Nie, to ja widziałem, on jest taki. A to jest infolinia wsparcia LS. To... No. Ja w tej sprawie dzwonię właśnie. A, to proszę, proszę, tak słucham. I sobie myślę... Szczęść Boże. Myślę sobie... Czy państwa to nie zastanawia, z jakich funduszy oni działają? A wie pan co, jak pan to tak powiedział, to w sumie zastanawia. A z jakich? A pan może coś wie? To można donosić, to jest bezpieczna linia. Ja jakby osobiście nie wiem, ale się zastanawiam. Bo ten Koter, on działa w banku, tak? Ten Kotarski. No, ten drugi też. A właśnie, ten drugi też. No, a te są banki, różne banki, nie no, polskie. No właśnie, a te banki to mają jaki kapitał? On na pewno nie polski. No właśnie. No i ja się zastanawiam właśnie nad tym. Tak, tak. To jak oni w tych bankach pracują, bo oni pracują w tych bankach, oni tak? Oni pracują normalnie na kasie, no. Jak na kasie? Niech pan nie opowiada głupot, oni w reklamach grają. Aha. No i jak oni pracują w tych bankach, tak. To oni zarabiają w czym? W złotówkach czy w euro? O, dobrze pan kombinuje. I oni potem te euro ładują w polską gospodarkę tymi Na pewno nie. Na pewno nie. Podcastami. Na pewno nie. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Czy to jest infolinia wsparcia LS? Tak, to jest ta infolinia. A ja was nie lubię w ogóle i to jest troll telefon. Jesteście gorsi od Podsiadło Kotarski Podcast. Dobra, Dawid, nagrałem się. Dobra, Dawid, nagrałem się.